Gubernator i Michonne mierzyli się nienawistnymi spojrzeniami. Od czasu do czasu zerkali na leżący kilka metrów dalej miecz. Trwali bez ruchu. Czekali. Pierwszy nie wytrzymał gubernatora. Rzucił się w kierunku miecza. Michonne zareagowała błyskawicznie. W wyskoku kopnęła gubernatora prosto w twarz. On runął na podłogę jak rażony piorunem. Michonne dopadła miecza. Na chwilę spuściła gubernatora z oka. To był błąd. Mężczyzna runął na nią całym ciężarem i przygniótł do podłogi. Michonne, niby lwica, z całej siły ugryzła gubernatora w ramię. On złapał ją prawą ręką za głowę i szarpnął. Ale to Michonne miała w ręku miecz. Cios w skroń, zadany przez Michonne rękojeścią miecza, sprawił, że świat wokół gubernatora zawirował, a potem zapadła ciemność. Gubernator ocknął się w końcu. Klęczał na podłodze. Był nagi. Ręce miał szeroko rozkrzyżowane, przywiązane sznurami do przeciwległych ścian, a usta zaklejone kawałkiem szarej taśmy. No, nareszcie. Myślałam, że już nigdy się nie obudzisz, dupku. Cicho! Gdybyś nie wiedział, zemdlałeś dwa razy. Za drugim razem wtedy, kiedy ci przybijałam kutasa gwoździem do podłogi. Co boli, boli, boli. To dobrze. A pamiętasz coś z tego? Nie? Szkoda. W każdym razie lepiej się nie wierć za bardzo. Aha, nie musisz się już martwić o tę swoją dziewczynkę, chociaż to raczej potworek niż dziewczynka. Zamknęłam ją w tym pokoju, gdzie trzymasz głowy. Naprawdę jesteś pojebany, ale wystarczy tego gadania. Pozwól, że przejdę do rzeczy. Najpierw opowiem ci, co zrobię. Masz tu dużo fajnych rzeczy i ze wszystkiego mam zamiar skorzystać. Najpierw kombinerki. Potem młotek, chociaż młotek już był w użyciu, prawda? No właśnie, ale nie szkodzi. Znalazłam poza tym palnik acetylenowy. Też się przyda. I jest jeszcze to. To miło z twojej strony, że jest naładowana. Od niej właśnie zaczniemy. Michonne przyłożyła wiertło do prawego barku gubernatora. Skóra ugięła się lekko pod naciskiem metalu, a potem... Po chwili gubernator znowu stracił przytomność, ale Michonne nie przejęła się. Metodycznie wierciła dziury w ramieniu gubernatora. W końcu oderwała kilka kawałków taśmy z rolki. Nie chciałabym, żebyś się tak szybko mi tutaj wykrwawił. I byle jak zakleiła nimi krwawiące rany gubernatora. Hej! Hej! Ocknij się! Przyłożyć ci jeszcze raz? W końcu gubernator znowu odzyskał przytomność. Michonne wzięła kombinerki i podetknęła je gubernatorowi pod nos. Widzisz, to ci się na pewno spodoba. Wzięła w swoją rękę jego prawą dłoń i metodycznie po kolei zaczęła zrywać mu paznokcie. Nie wierć się tak, nie utrudniaj. Po chwili wszystkie pięć palców gubernatora przypominało krwawą miazgę. Oj, wygląda na to, że z tej rączki nie będziesz już miał żadnego pożytku. Jednym uderzeniem miecza obcięła gubernatorowi prawą rękę na wysokości łokcia.
Okaleczony gubernator wciąż klęczał na podłodze, nienaturalnie wygięty w pałąk. Lewa ręka wciąż przywiązana była do ściany, a jego tułów bezwładnie wychylił się do przodu. Głowa dotykała podłoża. Nie zemdlałeś? No to miło z twojej strony. Michonne podeszła do niego od tyłu. W ręku trzymała dużą metalową łyżkę. Gwałtownym ruchem biła ją gubernatorowi w podłód. Chwilę poruszała ją w środku, po czym wyciągnęła z wyraźnym obrzydzeniem. Błyszcząca jeszcze przed chwilą łyżka teraz niemal w całości pokryta była kałem zmieszanym z krwią. Nie jęcz tak, nie jęcz. Trochę poboli. Przestanie. Michonne zbliżyła łyżkę do twarzy gubernatora. I wydłubała mu lewe oko. A potem usiadła na podłodze. A łzy same pociekły jej po twarzy. Kopie, to ja, Bruce. Głos zza drzwi wyrwał Michonne z letargu. Szefie, jesteś tam? Ta dziwka uciekła. Stevens i Alistair. I tamci. Szefie! Michonne wstała. Spojrzała na zmaltretowane, okaleczone ciało gubernatora. Otwórz! Otwórz! Jest pan tam! Złamiamy drzwi! Wygląda na to, że mógłbyś przeżyć, skurwielu. Michonne podniosła miecz. A tego byśmy nie chcieli. A potem przyszedł jej do głowy inny pomysł. Otworzyła drzwi do pokoju, w którym wcześniej zamknęła dziewczynkę. Uwolniony mały potwór rzucił się w kierunku gubernatora. Kurwa mać! Zabierz się od niego! Bruce nie wiedział, co robić. Jezu Chryste, szefie! Nie był nawet pewien, czy gubernator jeszcze żyje. Tymczasem jeden z osiłków wyglądał przez okno, patrząc za uciekającą Michonne. Gonić tę dziwkę, Bruce? Pierdol ją! Jak ucieknie za mur, to i tak zginie. Bruce nie mógł wiedzieć, że Michonne wychodziła już nie z takich opresji. Kilka chwil później dziewczyna bez trudu pokonała mur i ruszyła śladami Ricka oraz pozostałych. Snujów, którzy stawali jej na drodze, załatwiała machinalnie, bez większego wysiłku i bez większego zastanowienia. Traktowała ich jak natrętne muchy, które należało przegonić albo zabić. Świtało, kiedy Michonne zobaczyła przed sobą leżący w strumieniu znajomy wrak helikoptera. Przystanęła. Już chciała podejść bliżej, kiedy z wnętrza wraku z karabinem w dłoni wyjrzał Rick. Michonne? A jak ci się wydaje? O Boku. Nocowaliśmy tutaj w helikopterze. Nie chciałem iść dalej, tak zupełnie po ciemku, wiesz. Cykor z ciebie. Ja szłam przez całą noc, jak widzisz, nic mi się nie stało. Michonne rozejrzała się wokół. Gdzie Stevens? On... Nie udało mu się. Zginął. Ugryzienie. Michonne... A gubernator... Zabiłaś go? Nie wiem, o kim mówisz, Rick. Wracajmy do domu. Nie wiesz, o kim mówię. Rick spojrzał na Michonne z autentycznym zdumieniem. Nie wiedział, co o tym myśleć. Czy Michonne udawała? Czy naprawdę nie pamiętała? A może po prostu nie chciała pamiętać? Rick... Nie.
Zostałaś w Woodbury. My uciekliśmy, a ty zostałaś. Powiedziałeś, że zamierzasz odwiedzić gubernatora, człowieka, który odciął mi rękę, a ciebie gwałcił i torturował przez parę dni. Co? No co z nim zrobiłaś? Nie żyje? Zabiłaś go? Ja... nie wiem. Możliwe. Nie jestem pewna. Michelle, jak ty... nie jesteś pewna? No tak to. Nie mówmy już o tym. Wracajmy do domu. Żywe trupy. Zeszyt 34. Rick nieufnie patrzył na Michonne, która nie czekając na pozostałych, ruszyła przed siebie. Ale tutaj, w środku lasu, z dala od domu, nie było czasu na dłuższą rozmowę czy dociekanie, co tak naprawdę zaszło w Woodbury. Rick postanowił zostawić to na później. Spojrzał na pozostałych. No dobra, idziemy. Michonne ma rację. Rick, myślisz, że ona da radę? Przecież nie spała całą noc. Czy ona jest jakimś cyborgiem, czy co? Nie wiem, Alice, nie wiem. Po kilku minutach marszu Rick został nieco z tyłu. Kiedy Glenn zerknął za siebie, szukając go wzrokiem, Rick popatrzył na niego wymownie. Glenn zrozumiał. Zwolnił kroku i po chwili obaj mężczyźni szli już obok siebie. Glenn, coś mi się tu nie podoba. Nie wiem, ale dzieje się coś dziwnego. Miej na nim oko, dobrze? Na Michonne? Tak, na Michonne. W porządku. Zresztą, moim zdaniem też coś jest z nim nie tak. Po tym, co przeszło. Dziwisz się? W sumie. Przez następną godzinę nie padło ani jedno słowo. W końcu Rick odezwał się do Alice. Radzisz sobie jakoś? Ja? Tak, jasne. Nie, nic mi nie będzie. Wiesz, czemu pytam. Pewnie, że wiem. Stevens. Ale wiesz, nie jest pierwszym bliskim znajomym, którego straciłam. Nie patrz tak na mnie, Rick. Nie jestem bez serca. Nigdy się nie przyzwyczaję do tego uczucia, ale... dam radę. Nauczyłam się z tym żyć, nic więcej. Z czasem człowiek po prostu obojętnieje. Wszyscy tak mamy. A wiesz, co w tym wszystkim jest najgorsze? Bezsilność. Najgorsza jest ta bezsilność. I z tym chyba nigdy się nie pogodzę. Wiem. Wiem. Kiedy Rick rozmawiał z Alice, Glenn usiłował dowiedzieć się czegoś więcej o Martinezie. Słuchaj, byłeś kiedyś żołnierzem? Byłeś w Gwardii Narodowej, tak? Nie, ja jestem... byłem nauczycielem WF-u. Nauczycielem WF-u? Fajnie. Fajnie? Powiedzmy. Pamiętasz, kiedy to się wszystko zaczęło? Na pewno pamiętasz. Przecież jeszcze nie minął nawet rok. Ja mam poczucie, jakby to było wieki temu. A to było... ile? 7 miesięcy? Straciłem rachubę czasu. Na początku były jeszcze jakieś miejsca, gdzie można się było czuć w miarę bezpiecznie. Szpitale, kościoły, szkoły. Wszystkim kazali tam właśnie się chować. Mówili, że takie budynki będą łatwiejsze do obrony, nawet w mniejszych miasteczkach. Potem zmienili zdanie. Kazali uciekać do wielkich miast. Wtedy jeszcze jakoś funkcjonowała policja, wojsko, a to wszystko bardzo szybko się rozsypało. Już nigdzie nie było bezpiecznie. Nie można było liczyć na to, że ktoś cię obroni. Siedzieliśmy w tej szkole, byle tylko nie myśleć o tym wszystkim, byle tylko się czymś zająć. Aż zjawili się kąsacze. Zaatakowali szkołę. Nikogo nie byłem w stanie obronić. Byłem najsilniejszy. Najsprawniejszy. Byłem nauczycielem WF-u, tak? I to wcale nie było, jak ty to powiedziałeś, Glenn, fajne.
Nie było! Do dziś słyszę krzyki. Krzyki tych dzieciaków. Nie mogę sobie darować, że wtedy uciekłem. Ale czy miałem jakieś inne wyjście? Od dawna nie rozmawiałam z moimi rodzicami. Nawet nie wiem, co się z nimi teraz dzieje. Zostałem całkiem sam i... Uważaj! Michonne w ostatniej chwili rozpłatała głowę Snujowi, który właśnie wyskoczył zza krzaka i chciał się rzucić na Martineza. Dzięki. Nie rozklejajcie się i uważajcie, w tym lesie mogą nas okrążyć w jednej chwili. Musimy być gotowi na wszystko. Chodźcie trochę szybciej. Wleczecie się jak stare baby, nie przymierzając. Przyspieszyli kroku. Wiedzieli, że snuje są blisko. Niemal czuli ich wzrok na plecach. I wiedzieli, że w starciu z większą grupą tutaj, w lesie, między drzewami, nie mają wielkich szans. Co innego na otwartej przestrzeni. Po kilkunastu minutach szybkiego marszu wyszli z gęstwiny lasu na znajomą łąkę. Zobaczyli swój samochód, nadal zakopany w błocie na środku gruntowej drogi. I co teraz? Jak to co? Wypchniemy go. Glenn, siadaj za kierownicę, odpal silnik i powoli spróbuj ruszać, dobra? A my cię wypchniemy. Dobra. Razem. Wszyscy razem. Dawaj, dawaj, dawaj! Jeszcze raz! Mocniej! Dobra! W końcu buksujące koła złapały twardy grunt i samochód wydostał się z błotnego brzęzawiska. Dobra, przelaj szybko! Zjeżdżamy! Rick nie bez powodu ponaglał pozostałych. Z lasu wychodziło bowiem coraz więcej snujów. Kiedy wszyscy siedzieli już bezpiecznie w samochodzie, Glenn wcisnął do oporu pedał gazu i wóz ruszył z kopyta, po drodze roztrącając kilku snujów. Sorry, to znaczy i tak nie zamierzałem ich omijać. Zwariowałeś, nie masz mnie za co przepraszać. Ale może chociaż wyłącz te wycieraczki, te menty strasznie się rozmazują. Jasne, z wami to się człowiek nigdy nie nudzi. Daleko do tego waszego więzienia, Rick? Samochodem parę minut. Oczywiście tylko pod warunkiem, że nic nam nie stanie na przeszkodzie. Dawno przestałam wierzyć w cuda. A tam jest przynajmniej bezpiecznie? Nienawidziłam Udbery, nienawidziłam gubernatora. Ale przynajmniej wiedziałam, że nikt nas nie zaatakuje i mogłam spokojnie spać. Alice, w więzieniu mamy potrójne ogrodzenie ze wzmocnionej siatki. Te potwory nie dały rady pokonać nawet pierwszego pierścienia. Poza tym są wieże strażnicze. Stamtąd można obserwować cały teren. W razie czego prowadzić ogień i to bardzo skutecznie. W samych budynkach też można z powodzeniem się bronić. Są grube mury, wszędzie są stalowe kraty i drzwi. Jeśli będziesz chciała, możesz zamknąć się na noc w celi od wewnątrz i zapomnieć, że gdzieś na świecie istnieją jakieś snuje. Snuje? Pierwszy raz słyszę to słowo. A, no tak ich nazwaliśmy. Snuje czy hacze. Jedni się za tobą snują i atakują, a drudzy tylko kręcą się obok i czyhają, żeby się na ciebie rzucić. Kiedy pierwsi powalą cię na ziemię. Zobaczcie, już widać więzienie. Istotnie, na linii horyzontu widać już było strażnicze wieże i budynki, które z każdą chwilą rosły w oczach. Alice, Martinez, spójrzcie. To może nie wygląda nadzwyczajnie, ale lepszego domu... Glenn, stój! Glenn odruchowo z całej siły nacisnął na hamulec. Rick, co się stało? Dokąd ty idziesz? Wracaj! Ale Rick nie słyszał wołającego za nim Glenna. Pobiegł kilkanaście kroków do przodu i stanął jak wryty, nie dowierzając temu, co widzi. Główna brama do więzienia była otwarta. Na środku przejazdu, dokładnie na wysokości drugiego pierścienia siatki, stał kamper Dale'a. Na całym terenie więzienia, na dziedzińcu, na szczytach strażniczych wież, między ogrodzeniami, nawet na dachach budynków, wszędzie, dosłownie wszędzie, widać było dziesiątki, a może nawet setki snujów. Nie. Słodki. Nie.